To nie był jeszcze 100% Lech, który będzie to, który mam nadzieję będziemy pokazywać w przyszłości, ale spokojnie, nie od razu. Zagłębie postawiło trudne warunki, ale Lech mocno wszedł w spotkanie z Miedziowymi, bo w pierwszej minucie Jesper Karlström mógł, a w trzeciej Filip Szymczak trafił do siatki rywala. Gol na starcie meczu pozwolił Lechowi nieco odetchnąć. Lech miał grać odważnie, ofensywnie i tak grał, choć chyba w mniejszym wymiarze niż zakładał. No tak jak zapowiadaliśmy, pracowaliśmy ciężko z trenerem ostatnie 4 tygodnie. Nie było to proste, bo zawsze jest ta nutka niepewności, czy to wszystko zadziała, zafunkcjonuje. Myślę, że jeszcze są i tak duże braki i duże gdzieś tam zapasy tego, żeby dawać jeszcze się więcej. Ale zrobiliśmy ten pierwszy, najważniejszy krok. Mam nadzieję, że po prostu pójdziemy teraz z pędem. Wspomniany Filip Szymczak po dobrej grze w meczach towarzyskich potwierdził swoją formę w lidze. Jak sam podkreśla, liczby są teraz dla niego ważne i liczy na to, że wraca ten Szymczak sprzed kontuzji. Wraca. No mam nadzieję, że jednej odchłupki wiosny nie czyni, to na pewno stąpam twardo po ziemi. Tak jak mówię, znam swoją jakość i jak będzie zdrówko dopisywało, to reszta też będzie okej. Okay. Apetyt wiadomo rośnie w miarę jedzenia. Potem tych sytuacji w drugiej połowie stricte dla mnie było trochę mniej, ale fajne jest to, że stwarzaliśmy tę sytuację, bo tam jest PR, Marchewa też mogliśmy tę sytuację wykorzystać. Na pewno duża rezerwa, to cieszy, bo jesteśmy głodni i czekam na następne mecze. Gol numer 2 to strzał Radosława Murawskiego, który wykorzystał nieobecność Afonso Souzy i wyszedł na mecz w pierwszym składzie. Lech wyglądał solidnie w środku pola, dzięki czemu Zagłębie nie stworzyło sobie aż tylu okazji, choć po wyjściu sam na sam Pieńko powinien trafić do siatki kolejorza. W późniejszej fazie gry gdzieś tam mieliśmy tą kontrolę nad piłką i Zagłębie już później nie mogło jakby dojść do większego głosu i to był nasz plan na ten mecz. Cieszę się, że go zrealizowaliśmy. Mogliśmy strzelić jeszcze jedną bramkę, bądź dwie. Myślę, że karnego też by sędzia powinien nam dać. No ale jakby też nie byłem zdziwiony, że nie ma tego karnego. Po porażce Śląska z Pogonią kolejorz ma już 5 oczek straty do współliderującej dwójki Śląsk-Jagiellonia. Lechici teraz udadzą się na trudny wyjazd właśnie do Białegostoku na mecz z Jagą, która pokonała dziś Widzew 3-1. To spotkanie odbędzie się w sobotę o 17:30.